Witam Was serdecznie, Tester UK. Postanowiłem nakręcić kolejny filmik z przygodami z Kodi. Tym razem zajmiemy się instalacją Indigo. Jest to dodatek od TV Addons. Co on potrafi? To jest, można powiedzieć, trochę może bardziej rozbudowana wersja RS-a, tak? Można dodatki oczywiście instalować, wtyczki, oddzielnie lub można jednym kliknięciem zainstalować paczkę najbardziej popularnych wtyczek, jak i również jednym kliknięciem zainstalować najnowsze tweaky, ulepszenia, więc zapraszam do oglądania. Gdzie zdobyć najnowszą wersję Kodi? O tym dowiecie się z mojego filmiku, możecie kliknąć tutaj. Na wstępie chciałem tylko powiedzieć i zademonstrować, że posiadam wersję Kodi, nie to tutaj, to będzie tutaj o systemie, wersji 17, tak? Nie ma również zainstalowanych żadnych innych programów, więc tutaj nic nie oszukuje. Wtyczki wideo. Wtyczki wideo, nic tutaj nie ma, tak? Dla pewności tylko chciałem dodać, że instaluję pierwszy raz ten dodatek Fusion. Oczywiście to używali tej nazwy na samym początku. Teraz ten dodatek się nazywa Indigo, czy Indigo bodajże, więc przystępujemy do działania. Jest to w sumie troszeczkę może bardziej uboższa wersja, odmiana bym powiedział, RS-a, tak? Czyli dzięki temu Indigo mamy możliwość zainstalowania różnych innych tam dodatków, tak dalej, bądź po prostu z jakiejś paczki większej, tak? Więc przystępujemy do działania. Udajemy się w zakładkę System, przepraszam, nie. Podświetlamy System, Menadżer plików, klikamy Dodaj źródło i tutaj wpisujemy sobie nasz adres internetowy, czyli http://. I wpisujemy Fusion, mały Fusion. Oczywiście demonstruję Wam to na telefonie z systemem Android, ale ta sama procedura obejmuje komputery addons.ag. http://fusion.tvaddons.ag. Klikamy gotowe, wprowadzamy swoją nazwę, .fusion. Dlaczego kropka na początku? Dlatego, że te wszystkie źródła, które dodaję, wtedy będą na początku listy, tak? Czyli bez kropki oczywiście będą w kolejności alfabetycznej, tak? Gotowe, OK. Cofamy się wstecz. Klikamy w ustawienia, dodatki, zainstaluj z pliku zip i wybieramy nasz Fusion. Zacznij tutaj, begin here i mamy tutaj nasz plugin, program Indigo. Klikamy i teraz czekamy, aż się zainstaluje. Proszę. Dobra. Dodatek został zainstalowany. Widocznie miałem przez chwilę wolne połączenie internetowe, więc może takie było małe opóźnienie. Jeżeli nam się ikona ukazała w tym prawym dolnym rogu, jak widzieliśmy wcześniej, przechodzimy do zakładki programy, klikamy programy, klikamy Indigo. Indigo, przepraszam. Pierwsze uruchomienie może trochę potrwać i bach. Jeżeli klikniemy Addon Installer, to możemy sobie stąd, z tego menu doinstalować, o, zakładka Video Addons i wszystkie te dodatki potrzebne do oglądania nam telewizji, tak?
lub co my teraz sobie zrobimy, nie będziemy instalować pojedynczo, tylko pokażę Wam coś innego. Na razie tutaj nie widzę Exodusa, ale Exodus może być na następnej stronie. Exodus. Proszę, jest tutaj Exodus, więc jeżeli mieliście problem z instalacją Aresa lub poprzez Aresa problem z instalacją Exodusa, więc Indigo tutaj będzie działał, ale my co sobie zrobimy, to zrobimy takie coś jak Configuration Wizard. Klikamy OK. Please confirm that you wish to automatically configure Kodi with all the best add-ons and tweaks. Właśnie. Czyli jednym kliknięciem zainstalujemy sobie najlepsze te dodatki, jak i również udoskonalenia, jak i modyfikacje, tak? No to niech będzie. Klikamy. I czekamy. Instalacja dobiegła końca, naciskamy OK. Uruchamiamy nasze Kodi ponownie. I proszę. I od razu mamy fajną tapetę. I jak już widzicie, skróty się utworzyły. O, błąd dodatku Common Plugin Cache. Na początku możecie tam dostać parę jakichś... nieudana aktualizacja. Trochę errorów. Tyle, że co Wam powiem. Instalując to, co teraz zrobiliśmy, tak? Właśnie narażamy się na to, że jeżeli często nie oglądamy lub bądź nie używamy Kodi i przyjdzie ten czas, że no, chcemy sobie obejrzeć, coś włączamy, odpalamy, wtedy wszystkie te dodatki mogą aktualizować się naraz, więc to trochę będzie zamulało. Potrzebuje Kodi w sumie, nie wiem, pół minuty, może 20 sekund, tak? Aż się wszystko poinstaluje, więc z drugiej strony natomiast możecie posprawdzać teraz, z których dodatków będziecie korzystać, które uważacie za stosowne, a te, co Wam się nie podobają, możecie odjazd out. Więc, o proszę, mamy wtyczki i muzyczne. Polecam radio. Dosłownie milion różnych stacji radiowych, stacji FM. Chyba bodajże 400 jest samych polskich, jest RMF FM, Radio Z, jest dużo, dobrze. Ale to, co nas interesuje najbardziej, to jest po prostu wideo, tak? Więc zobaczymy, co nam tutaj zainstalowało w dodatkach. Proszę, to są wszystkie te najnowsze i najbardziej popularne dodatki do oglądania telewizji. UK Turk Playlist. O, proszę. Zobaczymy, jaka jest telewizja na żywo. BBC One. Zobaczymy, czy to zadziała. Niech będzie z tego linka. O, proszę. Widzicie? Działa. To jest telewizja na żywo, tak? Dobra, wstecz. Mamy kategorię sport, mamy filmy, ale to, co nas w sumie mnie interesowało i chciałem Wam pokazać, to był po prostu dodatek Exodus. Mamy filmy, niech będzie już ten na popularniejsze. I proszę, weźmiemy sobie tutaj na tym przykładzie. I wszystko gra i trąbi, jak w zespole kombi. Wiem, że się powtarzam z tym, więc tak jak już mówiłem, tak, powtarzam się z tym, więc jeżeli macie jakieś problemy, bądź chcielibyście usłyszeć odpowiedzi na nurtujące Was pytania, piszcie śmiało, jak i również zapraszam do subskrybowania mojego kanału, wtedy pojawi się więcej filmików, tak? Więc pozdrawiam i do usłyszenia, do następnego.